Poseł Sławomir Skwarek wziął udział w ogólnopolskiej akcji Warta Pamięci. W przeddzień 84. rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę w 13 miejscowościach na Lubelszczyźnie odbyły się spotkania upamiętniające ofiary sowieckiej agresji. Jednym z takich miejsc był Las Stocki. Tu 24 maja 1945 roku oddziały majora Orlika Bernaciaka, znanego nam wszystkim, pochodzącego z powiatu ryckiego, urodzonego w Zalesiu koło Ryk, stoczyły zwycięską bitwę z sowieckimi NKWD-stami i wojskami UB, KBW. Dzisiaj czcimy pamięć i przypominamy, że nie tylko była agresja 1 września wojsk hitlerowskich, ale także 17 września wojsk sowieckich. Razem ze strzelcami, razem z kombatantami, z uczestnikiem tej bitwy również, który pamięta te wydarzenia. Muszę powiedzieć, że ja to miejsce odkryłem jeżdżąc, podróżując rowerem. Piękne miejsce, takie kultowe miejsce dla tego terenu, warte upamiętnienia, warte kultywowania pamięci. W uroczystościach brał udział jedyny żyjący uczestnik tamtych wydarzeń, 97-letni Henryk Strumnik. Oni się trochę opierali, ale myśmy nacierali, że oni musieli ustąpić. Jak tylko oni wjechali, to myśmy wleźli do wywozu, a oni zostali na wierzchu. A Orlik tylko chodził i mówił, żeby... Koledzy mówi, aby nad nową wozu jeść, tylko pod wierzchem, bo oni rzucali granaty i lądowy czerwały. Akcję Warta Pamięci zorganizował Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Wielki wpływ na naszą tą najnowszą historię miała ta data, 17 września. To była data wpisująca się w cykl wydarzeń, które skutkowały na kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, temu, co się stało w Polsce. Począwszy od paktu Ribbentrop-Mołotow, a więc koniec sierpnia 1939 roku, potem rozpoczęcie II wojny światowej, wkroczenie Sowietów, zbrodnia katyńska i wreszcie to, co się stało po II wojnie światowej, o czym wspomniałem, narzucenie systemu komunistycznego, komunistycznej władzy. I dlatego w tym dniu musimy czcić naszych przodków, naszych tych zarówno bezimiennych, jak i tych, którzy trafili na karty historii. I stąd dla nas tym wyjątkowym miejscem jest to miejsce koło tego pomnika, gdzie możemy czcić żołnierzy Orlika i jego samego jako te wzory patriotyzmu, jako naszych bohaterów naszej ziemi nadwiślańskiej.